witajcie, jestem Technika. Po dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Znowu z tutorialu. W sumie to już powoli, no tak, będziemy programować pluginy, jakie chcecie. Czyli wysyłajcie po prostu, jakie pomysły macie na pluginy. I to na moim Discordzie, i to w komentarzach. Bo dzisiaj sobie właśnie napiszemy kolejny plugin na życzenie widza, czyli warpy w GUI. Będzie to polegało na tym, że w konfiguracji tam sobie dodacie, ile warpów chcecie i po prostu będzie konfiguracyjna, w pełni konfiguracyjny config z warpami. Po prostu będziecie klikać na warp i będziecie mogli się do niego przeteleportować. A więc co, słuchajcie, robimy? Stworzymy sobie nowy package. Tym razem to będzie package. Na pewno sobie stworzę event. I jeden z moich widzów w sumie słusznie trochę powiedział, że należałoby to zacząć po prostu nie on z małej, tylko inventory click event. Inventory click event, ok. Implement systemer. To źle napisał. Tener orgbook it, ok. I teraz co tutaj damy sobie? Damy sobie na pewno, będziemy musieli się odwołać do maina, bo będzie config cały. O, chociaż nie będziemy musieli do maina. A więc co sobie dodamy? Opa, event handler. Klasycznie sobie stworzymy event public void on in inventory click inventory click event. Ok, to się zaimportowało. Sorry, zmienimy sobie nazwę klasy. Bo nie może być nazwa takiej klasy jak tutaj eventu, bo musimy zaimportować cały event, a więc tak sobie zrobimy. Inventory click. Dalej. No i standardowo, jeżeli ten chat color, dowolny color, strip color, eget inventory, jeżeli to inventory to się nazywa właśnie signal case, jeżeli inventory nazywa się warpy. To return, czyli stanie się to zaplacone. Player P równa się player. O Jezu. Get to click, czyli bierzemy tylko to kliknął w jakiś przedmiot w GUI. Event set constant. Jeżeli get the current item. To jest nic, czyli null lub jeżeli get current item, jeżeli obecny przedmiot i typ tego przedmiotu to jest material, jeżeli to jest po prostu powietrze, lub jeżeli obecny item nie ma mety, wykrzyknik to jest zaprzeczenie, wtedy close inventory, zamykamy mu inventory, return, wracamy. Ok, to jest wszystko z tego. Stworzymy sobie package i teraz tak. GUI. Stworzymy sobie klasę. Open GUI. I teraz tak. Public static. O, jeszcze sobie tutaj weźmiemy plugin, main plugin. Tylko weźmiemy sobie static. Importujemy sobie naszego maina. Public open GUI main M plugin oznaczony M. I teraz będziemy mogli sobie config wykorzystywać, czyli public static void open GUI player. Czyli będzie trzeba podać gracza, żeby otworzyć to GUI. Ja po prostu, to jest taki poradnik, taki tutaj się nauczymy tylko i wyłącznie teleportacji, więc w sumie powtarzam to, co było wcześniej. For event
sorry. Czy to ja to dobrze napisałem? Tak. Backkit. Create inventory. Tutaj żaden owner. Size 27, a my sobie dodamy jeszcze nazwę, jeszcze color. Dark gray. Plus. Warty. Ok. To sobie importujemy. Open inventory. Tutaj to inventory, które jest tutaj przypisane, body i pod nazwą warpy. Dalej sobie tworzymy nową klasę w tym i tutaj będzie na przykład PvP. Zrobimy sobie warp PvP, warp stoniarki i sobie zrobię dwa. Nie będę tutaj przesadzał, wy sobie sami dodacie, jak tam będziecie chcieli więcej. Ja już w to nie wnikam. Po prostu dodacie sobie tyle, ile będziecie chcieli, czyli public, static, item, stack. Ja tu dam tak uniwersalnie, dam po prostu item. To też powtórzę tam w innych. Item, stack, item. To jest nowy item, stack. Materiałów, czyli materiał. Tu mamy PvP, więc dajmy Diamond Sword i ten meta. I ten meta to jest item get item meta. Importujemy sobie to. Co dalej? Item meta. Damy sobie nazwę i tu z konfigu. Czyli tutaj będzie menu plugin. Czy ja tutaj dałem plugin? Nie, w sumie nie chcę tego plugin. Niepotrzebny mi jest. Damy sobie to gdzieś indziej. Tutaj to sobie damy teraz. Czyli static plugin public pvp main m plugin równa się m. Importujemy maina. I teraz będzie tutaj tak. Plugin, get config, get string, pvp, name, teraz tak, list, string, równa się new, to jest nowa lista i to teraz będzie, sorry, bo nie nazwałem tej listy po prostu, czyli będzie po prostu item list, to jest plugin get config get string list i tutaj będzie sobie pvp logo. Importujemy listę java until. Import jest for string a. Wszystko było robione w poprzednich poradnikach. To jest poradnik bodajże typ GUI, więc jeżeli tego nie kumacie, to polecam wam się zapoznać właśnie z tym poradnikiem. I tu sobie dodajemy chart color translate. I ja. W taki sposób będziemy dodawać sobie coś do konfigu. Dalej. I ten meta set lore item list. I item set. Set item meta. Item meta. Ok, return, item. Super, wszystko nam fajnie działa. Kopiujemy to samo do stołniarek. Stołniarki. Material stone. Stołniarki.
betoniarki. Mam nadzieję, że to tam dobrze jest. I co dalej? Upęguj. I ten stack PvP. To jest PvP item. I ten stack stoniarki równa się stoniarki item. Importujemy item stacka, org bucket inventory. Co dalej? Iset item. Damy sobie gdzieś to, nie wiem, tak po środku. A nie, w sumie nie uda nam się zbytnio po środku. Więc sobie zrobimy to po prostu na dziesiątce. Na dziesiątce będzie PvP. A na 11 będzie 100 miarki. Także to sobie zapisujemy. I tutaj sobie zrobimy nasze case'y oczywiście. Czyli switch get current item get type. Case. Sorry, diamond sword. Najpierw zrobimy sobie w kolejności break. Case stone break default. Coś źle napisałem. Prepare to close inventory. I co tutaj damy sobie? Jeżeli będzie diamond sword. A słuchajcie, tu musimy też się odłączyć do maina. Tutaj, tutaj tak. Inventory quick. Main M. Plugin równa się M. Zapomniałem zakończyć. Zapisujemy. I co dajemy sobie do diamond sworda? Dajemy sobie tak P teleport net location bucket get what keyword damy sobie. Location importujemy oczywiście. Przecinek plugin. Zrobimy sobie to inaczej może. Int. Int x, int y, int z. To jest plugin get config get int. Teraz sobie weźmiemy int, czyli liczbę pvpx. Ja sobie to skopiłem. Yz x, yz. Do czegoś takiego będzie teleportowało. To samo sobie skopiuję. A oczywiście p close inventory. Jeszcze zamkniemy inventory. Więc ja sobie to znowu skopiuję. I tak dalej. Stoniarki. 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 I czy ja sobie nie mogę tego zrobić? Dobra. Dodamy tak, takie coś już. Niech tak będzie. X1, Y1, Z1. To ja bym bardziej, to ja lepiej ja bym tak dał, że tu jeden. Tak będzie czytelniej. Dwa, oj sorry, Y. Dwa. Dwa. Tak to wygląda, to jest jedyna nowa rzecz, jeżeli chodzi, czyli teleportacja. Co robimy dalej? Czyli muszę wziąć PvP.
i event, czyli będzie new inventor quick this. New PvP this. New stoniarki this. Importujemy sobie nasze stoniarki i klasy inne. Get server, get plugin manager, register events, new invent week, this i rejestrujemy sobie tutaj, czyli this. Super, powinno nam wszystko działać. Robimy sobie oczywiście config, do którego zaraz trzeba będzie ustalić właśnie, jakie waluty trzeba będzie dodać. Czyli tak, na pewno będzie PvP 2.9 lore. Czyli tutaj sobie dodać jakiegoś lore, oczywiście name. Albo damy sobie po prostu PvP, tu będzie test, dalej będzie X, Y, Z, damy sobie X1, Y100, Z1, dalej będzie stoniarki, name, stoniarki. Lore. Tu sobie w lore po prostu piszecie, co chcecie, tak? X1 i, a damy sobie X15 może, żeby było trochę inaczej. Z15 zapisujemy, tworzymy sobie nasz plugin na YAML. Main PC tutorial 8 main tutorial 8 version 0 autor technik power cup. Teraz zapomniałem dodać jednej rzeczy, zapomniałem dodać w sumie najważniejszego, czyli jeszcze komendy. Czyli tutaj sobie damy command i damy sobie warp implements command executor. I teraz sobie robimy source, override implement methods, tak, sender, main plugin, public warp, main m, plugin to nasze m, mget command, oj, zaimportowałem, get command, warp, set, executor this player równa się player sender i open GUI i za. A oczywiście jeszcze ostatnia rzecz, czyli new warp. Nie zarejestrowałem po prostu komendy, czyli this. Musimy sobie zaimportować. I jeszcze jedna dość ważna rzecz. Tak naprawdę to nic nie znaczy, że sobie tutaj damy list string. Musimy i tak zrobić array list, czyli array list string. To jest no i tu sobie damy lore. To jest nowa array lista string. I tak. I tu nie damy sobie item list, tylko lore. I tu sobie damy lore.
takie coś. To samo sobie damy w stoniarkach. Czyli tak. Stoniarki. Jeszcze w sumie ostatnią rzecz, jaką zrobię, to jest dodanie kolorków do nazwy, czyli Translate. I to sobie dajemy na szczątek. To ja sobie skopiuję. Damy to samo do PVP po prostu. PVP name. I już teraz powinno wszystko ładnie działać. Czyli tak, wchodzimy sobie na serwer. Jesteśmy na naszym serwerze. Wpisujemy warp. Warpy, PvP, stoniarki, test, test. Dodajcie sobie tam lore, jakieś konfigu, jak tam chcecie. Teraz sobie idziecie na warp, PvP. Proszę bardzo, przenosi was gdzieś tutaj. To są jakieś właśnie kordy, bodajże takie 100. A, to jest PvP, to jest 1-1. A tu nas przeniesie trochę dalej. Jestem w jakimś, w ogóle czymś, nie wiadomo co to jest. I jak widzicie, warpy działają. W konfiguracji sobie po prostu zmieniacie wszystkie lokalizacje, takie inne rzeczy, jak widzicie, wszystko działa. Tak więc słuchajcie, piszcie jakie chcecie, oczywiście pluginy, żeby napisać. Jeżeli to nie będą takie pluginy, które się strasznie długo robi, jak na przykład waszej gildie czy coś, to z chęcią napiszę. Jeszcze jak będą jakieś nowe rzeczy do tego, więc wchodźcie na mojego Discorda, tam piszcie propozycje albo po prostu w komentarzach. No i co? Widzimy się w kolejnych poradnikach, a więc cześć!